ja dzisiaj zastępuję swojego męża. Pokażę wam, jakie fajne choinki zrobiłam. To akurat jest do szkoły robione. Na dzieci konkurs jakiś tam świąteczny. Pani kazała wymyślić, żeby rodzice pomogli dzieciom. Moja Milka trochę tutaj kleiła, ale no, mama standardowo musi to kończyć. Tutaj mam też choinkę następną. Tu będzie świeczka bita. Tu są fajne bombeczki. No i co? Już zaczęłam kleić. Pokażę wam, jak to na koniec będzie fajnie wszystko wyglądało. Pokażę wam mniej więcej, jak to tak wygląda. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. No. Muszę jeszcze to wszystko tak szczelnie posklejać. No, dodam jeszcze tych srebrnych łąbków, bo troszkę dodałam ich. Widzę, że to bardzo fajnie też wygląda z czerwonym. Później dodam tych malutkich, bialutkich śnieżek. Fajnie się też mienią. Mam jeszcze niebieskie bombki, ale te niebieskie to chyba sobie odpuszczę, żeby to tak nie było misz-masz. No, te srebrne są też bardzo fajne. No i dobra, zobaczymy, jak będzie to wyglądało za jakąś chwilę. No, i moja choinka prawie gotowa jest. Tylko tu będzie jeszcze świeczka, to na pewno, żeby ona tak fajnie sobie stała. Chciałam jeszcze lampkami opleść świecącymi, ale nie wiem, czy po prostu nawet jak dam na ten konkurs, czy oni go włączą, czy będą wiedziały, że trzeba tam włączyć z tyłu, więc może zostawię tak jak jest. A tutaj są, tylko że nie mają baterii. Tak to bym wam pokazała, jak fajnie świecą. I zabieram się teraz za następną. Chociaż może tamtą dokończę. Bo ta już jest z jelonkiem. Oj, robocze rzeczy. Mojego męża oczywiście. Bluzę założyłam. Adaś się nie obrazi. Dobra. Zabieramy się za następne. Tu będą już z większymi bombeczkami. Ze średnimi i z małymi. Bo tak sobie myślę, że jak jest też z większymi tak troszkę, to też ładniej to wygląda. Dobra, tu mamy złotą, srebrną. I tam będzie też srebrna. Czerwona, teraz srebrną. I jeszcze jedną srebrną damy tam. I tu damy czerwone. Wiecie, dla kontrastu, żeby tak wszystko fajnie wyglądało. Tu damy z brokatem. Koniecznie musicie usuwać te z bombek, bo później z tyłu strasznie wygląda. Damy tą i damy jeszcze matową. I tam też damy brokatową, matową. I jeszcze jedną matową. Tak nie było za bardzo też świecąco. No i dobra, działamy. Skończę tą choinkę i wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Dobra, pokażę wam, jak robię to od samego początku. Żebyście chociaż jedną choinkę widzieli, jak to się robi. O, właśnie chyba kończy się klej. No i dobra. Tu przyklejam, żeby po prostu to nie było widoczne. Aż tak bardzo. Później tu dodałam troszkę rzeczy, więc tego nie będzie tak widać. I ładnie zakręcamy wzdłuż choinki. Wiecie, podciągnę sobie rękawę. Musi być troszkę też napięta, ale też nie za mocno, żeby nam ta żyłka nie pękła. Thank you.
Czekamy teraz reniferka. Już muszę wam powiedzieć, że zrobiłam tych choinek już 15. Tak. Już 15. To już jest ostatnia w ogóle choinka w tym roku. Już więcej nie będzie. Nie mam na to już czasu. Przed świętami na spokojnie fajnie sobie tak zrobić. Później to już nie ma czasu na nic. A tym bardziej przy naszej budowie. No dobra. Przyklejamy. Zobaczycie, jak to będzie dalej. Thank you.
Przyczepiamy teraz gwiazdkę. Oczywiście złota. No i nasze śnieżki. Śnieżka zawsze dodaje takiego fajnego uroku. Może tą damę tutaj, żeby fajnie wyglądały. Dodamy jeszcze też jedną śnieżkę. No. I są dwie. I całkiem inne. I trzecia. Tu jeszcze oczywiście będzie świeczka. No i mam jeszcze, zaraz wam pokażę zdjęcia, jak robiłam srebrno-niebieskie. Też było piękne, to bardzo mi się podobało. Jedno sobie zrobiłam srebrno-niebieską. No i zobaczymy. To trzymajcie się na razie. Pozdrawiam. Może coś jeszcze nagram. Pa!